Dzień dobry. Czytam z listu Jakuba, 1 rozdziału, 12 wersetu. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. I czasami nam się wydaje, że my przechodzimy przez jakieś próby. Znaczy, to tłumaczenie jest takie inne trochę, ale ważne to, co jest napisane tutaj, to że po pierwsze, że szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę. Jeżeli zdarza się nam w życiu coś, co możemy potraktować jako próba, to znaczy, że jesteśmy szczęśliwi. Dlatego, że to jest okazja do tego, żeby otrzymać wieniec życia, tak? Ale druga rzecz, którą tutaj mówi nam Jakub, to jest to, że niech nikt, kto bywa kuszony, nie mówi, że kusi go Bóg. Bóg nie poddaje nikogo próbie. I to jest to, co chcę wam powiedzieć. Bóg nie poddaje nas próbom. W naszym życiu zdarzają się różne okoliczności, które są trudne. I to my czasami nieopatrznie traktujemy je jako próbę, jako kuszenie, jako jakiś egzamin. Ale Bóg nas nie sprawdza, dlatego że wie, że wszyscy zawiedliśmy. Od samego początku, od raju wie Bóg, że my jesteśmy stworzeniami, które zawodzą, które nie potrafią sobie poradzić. I dlatego właśnie wysłał Jezusa, żebyśmy my nie byli sprawdzani. Bo my już oblaliśmy test. I drugi raz test pisał za nas Jezus. I zobaczcie, w tym samym ciągu jest 17 werset. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki dar doskonały, pochodzą z góry, od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Jest napisane, że każdy dar i wszelkie dobro, cokolwiek dobrego Cię spotyka, to nie jest dzieło przypadku, to jest Bóg. Bóg jest tylko dobry, nigdy nie bywa zły, nie używa zła, tak jak tutaj jest powiedziane, że Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Jakby Bóg i zło to są dwa zbiory, które w matematyce powiedzielibyśmy, że są rozłączne. Nie mają żadnej części wspólnej. Bóg jest tylko dobry i nie używa zła. Więc jeżeli widzimy taką sytuację jak dzisiaj, że ona jest zła dla ekonomii, jest zła dla kraju, jest fatalna dla tych osób, które zachorowały i ciężko przez to przechodzą, to nie jest Bóg. Bóg chce tylko pomagać. Więc mam dla Ciebie taką zachętę, nie bój się i pamiętaj, że Bóg ma dla Ciebie tylko dobre rzeczy i oczekuj tego od Niego. I to, że napisane jest każdy dobry dar i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światła. Bóg zaplanował dobre rzeczy dla nas i mimo tej doliny, tego chaosu, który pogrąża się świat, Bóg ma wyjście z tej sytuacji. I nawet jeśli świat nie złapie i nie zrozumie, jakie jest wyjście, to my, wierzący w Jezusa Chrystusa, na pewno zrozumiemy i zobaczymy, jakie jest wyjście. Bądźmy otwarci, nie bójmy się, patrzmy w przyszłość, bo z nadzieją, bo wszelka ciemność, w którą świat pogrąża się, ta ciemność będzie rozproszona przez światło i mądrość Jezusa Chrystusa. Tylko się nie bójcie i trwajcie w nadziei, że zwycięstwo przyjdzie z tej strony, z której my nawet się nie spodziewamy. Teraz pomódlimy się o każdego z was, kto jest w strachu, który się obawia czegoś, obawia się o przyszłość. W imieniu Jezusa Chrystusa my związujemy wszelki strach i rozkazujemy, aby ten strach szedł precz teraz od Ciebie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, proszę, dotykaj każdą osobę, która słucha tego, która jest w trudnej sytuacji, która jest w zamieszaniu. Ja proszę, niech Twoje dobre dary teraz wstępują do nas i duchowe, i materialne. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Z Bogiem.